Czego zadowoleni są wołsztyniacy, a co zmieniliby w naszym mieście? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do mieszkańców Wołsztyna. W naszym mieście, przede wszystkim na ulicy Polnej, chodnik. Jeszcze to, a poza tym jest ładnie i czysto. Dziękuję. O rany, coście mnie ale strzelili, Holender. Co by to było do zmienienia? Do zmienienia to jest dużo. Dużo jest, ale to zależne jest od finansów, bo mądry Holder Polak po szkodzie, robić jak, można dużo, jak się ma jak pieniądze. Jak były pieniądze, to można dużo. Dużo zmienić. Można zrobić. Tu jest, chodniki są jeszcze do zrobienia, przecież kanalizy jeszcze nie skończyli wszędzie. Tu roboty jest dużo, tylko w miarę gotówki w kieszeni tyle można robić tylko, nie? Także trudno w tej chwili powiedzieć, co by było pierwsze, bo ci, którzy chodzą stale i przeglądają komisję, to oni widzą, co jest na bieżące potrzeby, jak najszybsze, a co może zostać na dalszy plan. Także trudno mi w tej chwili powiedzieć, co by należało już zmienić. Dobrze, dziękuję. W naszym mieście. Wszystko mi się podoba. Do tego czasu wszystko dobrze idzie. Do niczego pani nie ma zastrzeżeń? Nie, nie. Dobrze, dziękuję bardzo. No wie pani, no w zasadzie uważam, że w tej chwili dosyć dużo zrobiono w ostatnim okresie czasu. Na pewno ograniczają sprawy pieniężne, finansowe. No trochę jest dziur w ulicach jeszcze, nie? Według mnie, powiedzmy, no tak to sądzę, że chyba no jakby ta dalsza była działalność w sprawie oczyszczenia jezior, bo to trochę ta kanalizacja może pomoże, miejmy nadzieję, żeby trochę można było, żeby one były czyściejsze. I sądzę, że na razie jest robione to, co jest możliwe. Brak jest się finansów. Brak jest pieniędzy. Czy ja wiem? Dosyć tam robi wszystko. Ten chodnik tam. No. Tam na tam każdego małego sklepu. To kolejowy i tam do sklepu. To by mogło być zrobione, ale jak już się idzie, to kiepsko. Nogi można połamać. Pani? Tak samo. Trochę drogi, jeszcze trochę lepsze. Tutaj jak się jedzie do szpitala, tak kiedy są doły, nie? No, tak, to tak, właściwie, dużo robi, dużo zrobił. No a co jeszcze? No nie wiem, co tam jeszcze. To wszystko chyba. Dziękuję bardzo. Pierwsze to zrobił drogę na swoim osiedlu, bo mieszkam 25 lat i w glinie chodzę do dnia dzisiejszego. Dosłownie. No, inne tematy nie wiem. Pani? Ja? Mnie denerwuje strasznie ten hałas, ten... Nie ma obwodnicy, nie ma dróg. Mieszkam na Gajewskich i nie możemy już wyrobić. Dom się trzęsie. Spaliny. Spać nie można. Dziękuję bardzo. No trudno mi w tej chwili coś powiedzieć. O co by trzeba było zmienić? W zasadzie już wszystko jest. Atmosfera jest dość dobra, sklepy przepełnione, tylko pieniędzy ludziom brakuje. Poza tym wszystko by było. Dziękuję. Trudno powiedzieć, dużo do roboty, dużo do zmian jest. Porządek się robi coraz lepszy. Może zastrzeżenia do czegoś jakieś? Proszę? Może jakieś zastrzeżenia do czegoś? Nie. Który burmistrza, to mnie nie zastrzeże. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim te wszystkie zakamarki uporządkować. Bo są bardzo brzydkie. W parku dużo rzeczy. Dużo jest brudu w parku. No i przede wszystkim jezioro nasze. Dziękuję bardzo.